Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 150 tysięcy subów pękło i oczywiście wielki test będzie. Nie, przepraszam, nie będzie wielki. Będzie test, będzie live, co prawda craftboxowy. Będzie jeszcze jedna niespodzianka, myślę, że taka gruba, ale to już za jakiś czas. Ale jakbym się zapytał, co byście najbardziej chcieli zobaczyć, to bardzo wiele osób powiedziało 1000 ibu bym chciał nowy odcinek zobaczyć. Więc piosenkę pana Koracza zaraz wam tutaj wszystko wyśpiewam. Pozdro dla kumatych. A jest ku temu okazja, bo craft się sprzedał. Albo chciałby się sprzedać. No i pytanie, czy to jest craft. Co się stało? Otóż gruchnęły dwie wiadomości w światowym crafcie. Mianowicie pierwsza gruchnęła informacja o tym, że kilka lat temu, gdzieś chyba w 2017-18, Brudok rozmawiał z Heinekenem o tym, żeby się sprzedać im. I Heineken powiedział, że chłopaki, ale spoko, ale nie za te pieniądze, chyba was pogięło, tak? To znaczy, za dużo byście chcieli, tyle to my wam nie damy. Czyli Brudok się postanowił sprzedać, ale drogo. Generalnie słusznie. No ale można powiedzieć, że no kur... Co to? Jak upadek, nie? Chociaż w branży mam wrażenie, że od jakiegoś już czasu dosyć długiego Brudok jest traktowany jednak jako korpo. No może nasze, czy tam kraftowe, ale jednak korpo. Jest to wielki browar, wielki, to już nawet nie jest browar, to już jest wielki koncern. Bo oni mają browary w Stanach, w Australii chyba, oczywiście w Szkocji, w Niemczech, w Berlinie. Mają sieć pubów, no dużo, dużo rzeczy. Więc w ogóle mnie to, znaczy nie jest to nawet jakieś takie, że oni by się jakimś ideałom sprzeniewierzyli, no bo tak naprawdę oni są już korpo od dłuższego czasu, nie? Dotykają ich też problemy znane korpo, czyli jakieś tam mobbingi, oskarżenia i tak dalej, i tak dalej. Też niestety spłaszczenie smaku, żeby smakowało jak największej liczby ludzi, też prawdopodobnie standaryzacja, też prawdopodobnie cięcie kosztów. W każdym razie Brudok nie jest już taki sexy. No ale jednak jakby się sprzedali Heinekenowi, to by był news. No ale za dużo chcieli. Natomiast dosłownie wczoraj gruchnęła wiadomość, że Stone Brewing, od którego notabene Brudok kupił browar w Berlinie, sprzedał się Sapporo. No i wszyscy mówią, o mój Boże, Greg Koch, który mówił I will never sell out, tak? Który krytykował tam innych, którzy sprzedają, jak on mógł? No i czytałem dzisiaj właśnie taki wpis emocjonalny bardzo Grega Kocha, w którym on to tłumaczy, no słuchajcie, no... Ludzie się zmieniają. No mówiłem, dużo rzeczy mówię. Znaczy nie, ma to sens, co on tam napisał. Ja go rozumiem. Natomiast podejrzewam, że to trochę mogło być tak, że on miał niewiele do powiedzenia. To znaczy, w momencie, kiedy rośniesz jako browar i pozyskujesz nowych inwestorów. Często takimi inwestorami są na przykład fundusze private equity, czyli fundusze inwestycyjne. To przestajesz decydować o wszystkim. Pojawiają się inwestorzy i to ci inwestorzy mówią, słuchaj, nie no, fajnie tutaj to prowadzisz, ale po pierwsze, ostatnie parę twoich decyzji to były, kurwa, bardzo złe. Firma na tym nie zyskała, a wręcz przeciwnie. Po pierwsze, primo. Po drugie, słuchaj, no, nas interesuje przede wszystkim nie to, czy ty tam masz wizję, czy ty jesteś tam romantyczny, czy ty masz na pasję. Nas interesuje zwrot z kapitału zainwestowanego. Jeżeli na przykład nie wypłacacie dywidendy, no to zwrot z kapitału jest w ten sposób, że zainwestowaliśmy tyle milionów, a sprzedamy to za dwa razy tyle milionów dolarów, tak? To wtedy to ma dla nas sens. I ja podejrzewam, że ten Greg to on wcale nie musiał mieć za wiele do powiedzenia w tej. Mógł też nie mieć do powiedzenia, bo po prostu mu się biznes nie spinał. Nagle się okazywało, że nie są w stanie pokryć wszystkiego, nie? Wpadka z Berlinem przecież. Tam podejrzewam, utopili kupę kasy. Być może, że odzyskali coś od Brudoka, być może, że odzyskali tylko część, żeby tylko kurna, o kurna, panie, weź pan mi, nie pokazuj mi tych Niemców, nie? No i jak w tym wszystkim się odnaleźć, tak? Czy można powiedzieć, no nie, no,
Kraft się sprzedał. Wszystko, wszędzie te pieniądze, wszędzie te korpo. Nie da się tego uniknąć. Wszyscy ten zdrada, nie? Znaczy ja myślę, że to jest jakaś tam kolej rzeczy. Bardzo ciekawie Greg pisze w tym wpisie. On mówi tak. Jak my otwieraliśmy Stone'a w 96 roku, to byliśmy 850 browarem w Stanach. Mówi, dziś jest 10 tysięcy browarów. 10 tysięcy! On mówi, jak my otwieraliśmy, to on czuł w sobie tę taką kaznodziejską, ewangelizacyjną potrzebę mówienia ludziom o krafcie, o innym piwie. Mówi, żeby, i że on chciał, żeby to się upowszechniało, żeby to nie było tak, że trzeba jechać pół miasta, żeby znaleźć ten jeden sklep z piwem jakimś importowanym czy rzemieślniczym. A mówi, teraz jest wszędzie. Wszędzie jest piwo kraftowe, wszędzie jest ten. I bardzo kurwa dobrze. Co więcej, to wpłynęło też na koncerny. Koncerny, które wychodziły z założenia, po co my mamy robić jakiekolwiek inne style piwa niż jasny lager? Wystarczy, że będziemy pozycjonować to dla młodzieży, to dla robotników, to dla kobiet, to dla ten, a będziemy tak naprawdę sprzedawać wszędzie to samo bezsmakowe, fucking close to water po prostu piwo, niczym seks w kajaku, bezsmakowe, bezzapachowe, bezgoryczkowe i wszyscy będą szczęśliwi. Dzisiaj koncerny już mają IPA, Weizeny i tak dalej, no i kupują ten, bo to nie jest pierwszy zakup Sapporo. Sapporo, czyli japoński koncern piwny, kupił kilka lat temu Anchor Brewing, czyli browar, który może, znaczy był na pewno w krafcie, natomiast nie był kraftowy, znaczy w pewnym sensie też był kraftowy, ale oni byli takim true browarem, który przetrwał lata. Bo to był browar założony gdzieś chyba w XIX wieku albo na początku XX i już miał zbankrutować, zanim się ta piwna rewolucja rozpoczęła, ale Fritz May tak go przejął, uchronił od bankructwa i tam się zaczęła pochód na przykład amerykańskich chmieli w postaci piwa na Cascadzie. Tam się zaczęły pierwsze piwa, które były American IPA, tylko się nie nazywały nawet IPA. Albo American Pale Ale, ale nie nazywały się American Pale Ale. Więc dużo innych browarów się też posprzedawało, żeby rosnąć, nie? To znaczy częściowo udziały, potem to musisz sprzedać więcej i tak dalej, nie? Jakiś czas temu Dogfish się połączył z Samuelem Adamsem, czy tam niby fuzja, ale tak jakby wykupiony i tak dalej, więc tam te zmiany są cały czas się dzieją, cały czas się dzieje coś w biznesie. To też jest związane z tym, że ci ludzie, którzy w latach 90. mieli 40 lat i zaczynali tę rewolucję, dzisiaj mają lat 70. No i myślą o emeryturze, nie? Kiedy nas to czeka? Bo też taka myśl się od razu nasuwa. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji za mojego życia, kiedy Pinta zostanie wykupiona przez Heinekena. Ale oczywiście nie można tego wykluczyć. Takie rzeczy najczęściej się dzieją, jak się przesadzi. Jak się chce za szybko rosnąć. W którymś momencie się okazuje, że nabrałeś zobowiązań, nie jesteś w stanie tego dowieść, no i musisz się ratować, nie? Także wolałbym, żeby Pinta pozostała niezależnym browarem, ale jeżeli ten, to tak naprawdę na dłuższą metę, jak to mawiają, nie ma ludzi niezastąpionych, nie ma też browarów niezastąpionych. No dobra, jak się czasem pomyśli o browarze w Grodzisku, który był zamknięty tyle lat, no to tak sobie myślisz, no jednak są browary niezastąpione, nie? Ale w skali kraftu myślę, że no oczywiście, gdyby Pinta się sprzedała KP, czy Gierzetowi, czy Carlsbergowi, no to na pewno byłoby to cios. Z drugiej strony pewnego rodzaju sprzedaże już się w polskim krafcie zadziały, nie? No wszyscy wiemy o case'ie Dr. Brew, który jest teraz jedną tam z marek Tenczynka, nawet niezbyt jakby rozwijaną, ale takie browary jak Revolta, która została sprzedana komuś, kto po prostu miał pieniądze, żeby kupić ten znak.
jakoś to tam się rozwija dalej. Sprzedany został, z tego co słyszałem, browar Szpunt. Co prawda nie za wiele się z tym dzieje dalej. Bardzo możliwe, że za jakiś czas będziemy świadkami przejęć w ogóle marek różnych. Notabene znam browar, który chętnie by kupił jakąś fajną markę. Także jak macie browar, którym już nie macie chęci jakby działać, to dajcie znać, was skontaktuję. Jeśli jest to sensowna marka, nie? Bo jak rozmawiałem z tym chętnym do zakupu, ja mówię, wiesz, te co chcą się sprzedać, to nie są warte, żeby ich kupić. A ci, co są warci, żeby ich kupić, to nie są chętni do sprzedaży, nie? Ale no, w każdym razie są też takie możliwości na rynku w polskim. Myślę, że jednak w dłuższej perspektywie dużo lepiej jest, że taki Stone się sprzedał, czy jakiś tam inny browar, niż by miał zupełnie przestać istnieć. A takich przypadków też mamy na rynku i amerykańskim, i polskim już parę. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, przekształcenia własnościowe, no i to, że craft stał się już tak istotny, rynek piwa craftowego stał się już tak istotny, że nawet koncerny nie mogą tego ignorować i próbują w ten rynek wejść. Ja nad sprzedażą Stone'a nie będę bolał o tyle, że ja już dawno nie piłem piwa, które by mnie... Znaczy jak Stone wchodził do Europy i zaczęli tam ten Berlin cisnąć, to ja muszę powiedzieć, że byłem mocno rozczarowany jednak. Ja miałem bardzo dużą jakby taką sympatię i taką zauroczenie Gregiem Kochem, bo on zrobił ten film I Am a Home Brewer. To na pewno jest film, który odcisnął na mnie wielkie piętno. My robiliśmy na podstawie właściwie remake'u tego filmu, czyli I Am a Home Brewer. My robiliśmy nasz film, który jest pierwszym filmem na tym kanale, polecam. Jestem piwowarem domowym. Jestem piwowarem domowym i to był mój pomysł, żeby ten film zrobić, ale wszystko się zaczęło od Grega Kocha, nie? Zresztą miałem okazję z Gregiem robić wywiad i wspomniałem mu o tym i on mówi, że też widział ten film i że też mu się w oku łezka zakręciła. Greg Koch jest specyficznym człowiekiem, nie takim super jak myślałem na początku, ale z drugiej strony nie jest takim... jak wielu by go chciało przedstawiać, nie? Strasznie tam się na niego pomyje wylewają za to, że prawda, nie. Tu mówił, że kurna nigdy się nie sprzeda, tu tak, o hańba, nie? Napisał, że on już od kilku lat nie ma social mediów, to nawet do niego nie dociera. Spoko, jasne. Uważam, że to nie jest wielka strata. Ja już dawno za piwami Stone'a nie polowałem. Parę piw, które miałem okazję właśnie jeszcze polując kupić. Pamiętam taką degustację, robiliśmy z Rafałem Kowalczykiem w Japonii. Kupiłem gdzieś tam właśnie na jakichś tych, kupiłem Stone'a, który smakował jakby tam po prostu, to była jakaś triple IPka, ale taka... West Coast, ale to smakowało jakby tam wlać po prostu setkę wody do tego piwa. Straszne to było. Więc jakby płakał po Stone'ie nie będę. Świat mi się nie zawalił. Natomiast jest slow market canons, tak? Jak mawiają ten. Tak działa wolny rynek. I oczywiście cały czas pozostają browary, które się nie rozwijają, które są małe, które często się zamykają po prostu po cichu, jak właściciel stwierdza, że on już nie ma siły, dzieci nie chcą tego przejąć, albo w ogóle nie ma dzieci. I taki scenariusz też jest, więc dwojga złego chyba lepszy scenariusz tego Stone'a, że go kupiło to Sapporo, chociaż oczywiście taki scenariusz też jest możliwy, że po prostu oni to po prostu zaorają, nie? Znaczy nie w sensie, że ze złośliwości, tylko nie będą tego chcieli, nie będą potrafili tego ciągnąć, nie będą potrafili przyciągnąć konsumentów, no i koniec końców stwierdzą, no dobra, no tak, błędna decyzja, dobra, odpis od ten w straty, do widzenia, nie? Tam nie ma sentymentów. Zresztą wiecie,
to jest też coś, z czego sobie dużo ludzi nie zdaje sprawy. Nie tylko jeżeli chodzi o browary, ale ogólnie o ten, że jeżeli jest spółka prawa handlowego, to jej głównym celem i w zasadzie jedynym jest dostarczanie wartości akcjonariuszom, właścicielom. I tam nie ma miejsca na to, że my nie musimy zarabiać, bo my mamy pasję. Musicie. Menedżer, dyrektor, prezes jest rozliczany z tego, żeby zarabiał pieniądze, przynosił zyski. Jak ich nie przynosi, co gorsza, przynosi stratę, należy go zwolnić. Jeżeli podejmuje decyzję, żeby może zarobić, a nie chce zarobić, to jest działanie na szkodę spółki, to jest kryminał. Więc wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, nie? Jak jacyś politycy wychodzą, firmy powinny powściągnąć swoją chęć maksymalizacji zysków. Nie mogą. To jest niezgodne z prawem. Firma, oczywiście, to nie znaczy, że trzeba działać nieetycznie, nie? Ale sensem działania firmy jest dostarczanie zysków jej właścicielom. I browar jest też firmą. Więc jeżeli podejrzewam, ten Greg miał tam ileś tam procent udziałów, ale na pewno nie 51, to nawet jeśli on bardzo nie chciał, ale inni właściciele chcieli dokonać tej transakcji, to on miał gówno do powiedzenia. Nie zdziwiłoby mnie to. Więc no niestety, jak się rośnie za dużym, to taki los czeka, nie? Ale to też nie jest jakoś tak, mówię, to nie jest powód do rozdzierania szat. To, co wyziera z tego tekstu, że whatever, natomiast świat się zmienił. Nie trzeba już jechać pół miasta, żeby spróbować piwa. Nawet na lotniskach, w takich miejscach kupicie fajne, ciekawe piwo. I oczywiście, znaczy, z jednej strony to ja żałuję, że w Polsce jest Asahi, a nie Sapporo, bo może by się pojawiły jakieś fajne krafty z tego Stone'a jako marki ten. Z drugiej strony być może będę, jak będę miał do wyboru Stone'a, a obok jakiś True Craft, to raczej na pewno, właśnie z tego względu, że jest posiadany przez koncern, wybiorę True Craft. Tak właśnie, tak działa rewolucja, tak działa podejście rewolucyjne, nie? Tak samo jak Goose Island się sprzedało, ale jednak Birgicy cały czas się jarają ich Bourbon County. No tak samo teraz się sprzedał Stone, myślę, że chyba mniejsza strata niż w przypadku Goose Island. Zresztą przykład Goose Island pokazuje, że można jakoś tam funkcjonować potem, nie? Także Kraft się nie skończył, rewolucja w pewnym sensie dokonała się już i teraz to już jest jakby świat po rewolucji kraftowej, ale nic się nie zanegowało, nic się nie odwróciło. Można wręcz powiedzieć, rewolucja wygrała, nawet jeśli wiąże się to z tym, że niektórzy z jej, prawda, Jak to mówi ten, stara mądrość z Francji, rewolucja pożera własne dzieci. Można tak powiedzieć, trochę. To by było wszystko w tym odcinku, na 150 tysięcy subów. Wielkie dzięki Wam za te suby, wielkie dzięki, że oglądacie. To jeszcze nie koniec. Mam wrażenie, że będą Państwo zadowoleni. Do usłyszenia, cześć.